Zapisałam tutaj dwie liczby. Obie zawierają w sobie cyfrę 4. To jest 110 413 i 54 350. Porównajmy wartości tych miejsc z czwórką. Co ta cyfra przedstawia w tej liczbie, a co ta cyfra 4 przedstawia w tej liczbie. Zobaczmy. Najpierw pierwsza liczba 110 413. 3 jest na miejscu jedności. 1 jest na miejscu dziesiątek. A 4 w takim razie to miejsce setek. W takim razie czwórka, nasza czwórka w tym miejscu to inaczej 4 razy 100. 4 razy 100 to 400. Tutaj 4 jest na miejscu tysięcy. Tu mamy jedności, dziesiątki. Tu jest miejsce setek i tu jest miejsce tysięcy. Zatem cyfra 4 w tym miejscu to jest 4 razy 1000, czyli 4 tysiące. Mieliśmy za zadanie porównać wartości tych cyfr. Tu mamy 400, tu 4000. Łatwo widać, że to jest 4000 to jest 10 razy więcej niż 400 razy 10. Ma to sens, ponieważ ta cyfra jest przesunięta o 1 w lewą stronę niż ta cyfra, tak? Tu mamy setki, a tu mamy tysiące. Pamiętamy, że wtedy wartość cyfry zwiększa się o 10, tak? W takim razie możemy napisać, że wartość cyfry 4 w tej liczbie jest 10 razy mniejsza niż w tej liczbie. Mam nadzieję, że zrozumieliście.